Cześć, witajcie, gracz prawdziwy z tej strony. Ach, dalej ponury dzień. Taki sam jak wczoraj, czyli w poprzednim odcinku. Okej, znajdujemy się w miejscu, gdzie odebraliśmy telefon od Lenarda. Oczekuje nas, teraz już na poważnie. Zdradził nam miejsce swojego pobytu. Co ciekawe, okazuje się, że Lenard jest ojcem Claudii. Ma na nazwisko Wolf, więc Claudia pewnie też. Będę sobie kawkę popijał, musicie wybaczyć. Zrobiłem też pewien myk, żeby mógł częściej nagrywać i... no wiecie, nie zawsze w domu jest cicho i spokojnie, ze względu na dzieciaki i tak dalej. A to się wszystko nagrywa. Nie polecamy mikrofonów pojemnościowych do let's playów, ani do czegokolwiek, co... wymaga po prostu mówienia. Nie polecam. Lepiej kupić mikrofon dynamiczny, ponieważ ten pojemnościowy, on ściąga dźwięk, no, uwierzcie mi, z całego mieszkania. I teraz wyciszyłem go nieco i przybliżyłem do siebie. No i zobaczymy, jaki będzie efekt. W rezultacie musiałem także grę ściszyć. Mam nadzieję, że to nie popsuje efektu. No... bo już mam po prostu dość czekania na ciszę w domu, żeby móc nagrać odcinek. Miałem fart. Teraz wyraźniej twarz widać. Całkiem normalna, chociaż trochę taka... dość... jak lalka z ceramiki wygląda. No nic, nieważne. Uleczmy się, ponieważ jesteśmy na skraju śmierci. O kurde, myślałem, że apteczka. A nie, to ampułki uzupełniają całe życie. Apteczka nie. Więc kurczę, przydałoby się jeszcze podleczyć, ale nie. Bo zostaniemy za niedługo z niczym. Ta ma broń, więc zabieramy się stąd czym prędzej. Rzut oka na mapę. Kurde, nie odwiedziliśmy wszystkich miejsc. No to z powrotem. Nie strzelaj, nie strzelaj. Ja, trafiła nas prosto w plecy. Pojęcie honorowej walki jest nieznane. Tej pani. Jak tu się nie będzie nigdzie dało wejść, to się zdenerwuje. Okej, jestem zdenerwowany. Na darmo się wracałem. Ale... czym dysponujemy, bo nie wiem, gdzie iść. W zasadzie niczym konkretnym. Wiemy tylko, że mamy spotkać się z Lenardem. Co on takiego mówił, że jest na drugim piętrze. Na pewno pamiętam, że mówił o drugim piętrze. Więc skorzystajmy z windy. Ja! Kurczę, no co tu się dzieje? O! Cóż to takiego? Ciekawe, ciekawe. Ktoś zabiera zwłoki Heather. Okej. Chciałem to wyciąć. Ten przykry fail. Pierwszy raz zginąłem w naszych seriach. Nigdy wcześniej mi się to nie zdarzyło. No ale zostawię to. Zostawię to ze względu na tą ciekawą scenkę, gdzie Heather jest wleczona przez kogoś. Wam podziękujemy. Biegniemy od razu do schodów albo do windy. A może my w ogóle jesteśmy już na drugim piętrze? Nie, na trzecim. Jeszcze jest dach, ale... nie wiem, w jaki sposób miałbym się tam dostać. Być może schodami. A zerknę. Z ciekawości. O! Nie spodziewałem się tego zupełnie. Mamy dzień.
i dwa magazynki do karabinu. Jak dalej będą mnie tak irytować, to chyba wyposażymy się w maszynówkę. Chociaż to troszeczkę klimat zakwasi, no wiecie, Silent Hill i broń maszynowa. Co wy tutaj robicie na dachu, to jest zagadka. Okej. Niewiele, więc drugie piętro. I będziemy kombinować. Chyba, że się pojawiły jakieś drzwi. Mapa. Gdzie ten Leonard może być? O proszę, jeszcze pokój pielęgniarek nie został odwiedzony przez nas. Więc zrobimy to w tej chwili. To jest jakoś tutaj i tutaj. Tutaj? Nie, no ten wcześniej, kurczę. No cóż. Ale ten wcześniej jest całkiem zamknięty, więc nic z tego nie będzie. Tu chyba trzeba pójść. Nie. Czy było coś do otwarcia? Chyba gdzieś kodu chciałem użyć. Z tego co pamiętam. A, tak myślałem, że się pojawią drzwi w tajemniczy sposób. Na mapie ich nie ma. Więc to jest najlepszy dowód na to, że Leonard to raczej nie będzie pan doktor, ani zwykły pacjent, skoro potrafi zmaterializować drzwi. Okej, to jest fajne miejsce. Przyciśniemy trochę. To już zupełnie nie przypomina szpitala. Okej. Tutaj widać ewidentnie jakiś labirynt. A jak pójdę tutaj? No, nie pójdę. Więc ktoś nas naprowadza. Czyżby Leonard? Prowadzi nas dokładnie tam, gdzie chce. Nie sądzę, by to miejsce, te korytarze zostały pierwotnie zbudowane przez ludzi, którzy postawili ten szpital. To już się tu raczej dzieje coś właśnie psychodelicznego. Mamy drzwi. Czy uda się przejść? Udało. No i dalej podążamy w nieznane. O proszę. O proszę. Ile dróg. A instynkt mnie tam kierował. Dobrze. Udało się. Znowu drzwi? Czy ja się wróciłem? Kurde, zaraz zabłądzimy i tyle z tego będzie. A mapy raczej nie ma tego miejsca. Gdyż ono pewnie nawet nie istnieje i nigdy nie istniało. O cholera. Nie ma co liczyć na odwrót. Pułapka? Kurde. Chce nas zmusić do obejrzenia tego symbolu. Ten obraz, ten nie przyprawia o ból głowy, kiedy na niego patrzę. Ale znam go, tu musi być. Znamy ten film, pamiętacie? Odtwarzaliśmy go w Silent Hill 1 na kasecie w szpitalu. On dotyczy właśnie Alessy. Śniłam na jawie? Nie, to było raczej jak oglądanie filmu w ciemnym pokoju. Ale ta pielęgniarka, znam ją. Liza była tak niebiańsko mi bliska w tym piekielnym pokoju szpitalnym. Jednak zrobiła się trochę dziwna. Jak Heather może pamiętać Lizę? No cóż. To jest sprawa warta uwagi. Ale miłe akcenty. Chociaż akcenty. Nie sądzę, by to były akcenty, ponieważ oficjalnie jest to kontynuacja pierwszej części, więc nie dało się uniknąć. O kurczę, drabina. Uroczy.
Urocze miejsce. O cholera. Czyż to nie on nas wlókł wcześniej? Co tu przekręcasz? Jakiś zawór. Nie zaatakuje. Raczej nie. Wanna. Jakieś zwłoki. Co to jest? Pielęgniarka. Ale jakaś taka duża. Przerośnięta. Zmutowana. O, w mordę, co tu się dzieje? No, niezła jazda. Czyżby alternatywny szpital? Nic nie daje przyciśnięcie guzika. Dobra. Stawiam, że to alternatywny szpital. O kurde. Tam stoi wózek inwalidzki. Jakieś dźwignie. Tak by żywą tkanką były pokryte ściany. No cóż. Jak widzicie, w Silent Hill 3 alternatywne światy są odjechane na maksa. Gdzie jesteśmy? Na alternatywnym trzecim piętrze. No widzicie. No to będzie wesoło. Przygotowani? Okej. Poradzimy sobie, nie bójcie się. Cóż to za robactwo? Co tam leży? Pamiętam właśnie, że pisali w gazetach, że Silent Hill 3. Okej. Mamy dwie paczki amunicji, ale jest jakaś tam dłoń. Cóż, czy nas pochwyci, kiedy się zbliżymy? Ręka za oknem. No cóż. Nie wiemy, czyja to ręka. Czy w ogóle posiada resztę ta dłoń? Czy to jest po prostu sama dłoń? Czy tam wiszą zwłoki? Ale ujęcie. No przecież mistrzostwo świata. Krew kapiąca do wiadra. A z kogo ta krew kapie? No jest tu jakiś nieszczęśnik. Zupełne opuszczenie krwi. To może robić takie rzeczy. No. Jedyny, kto na pewno przebywa tutaj, oprócz nas, to Leonard. Może nam też chce opuścić krwi. No, tego nie wiemy, ale mamy trochę broni. Nie jesteśmy bez broni, także gdyby do czegoś doszło, wiecie, powinniśmy sobie poradzić. No, Heather zaznaczyła to miejsce z tym wiadrem, więc tam jeszcze wrócimy. A teraz jesteśmy w pokoju dziennym, który wygląda raczej mi na... Ja wiem. A co to? To jakiś błąd? Czy to jakieś ciepłe powietrze? Nie, chyba jakieś fala gorąca, tak jakby. Widzicie tutaj nad tą klatką. No nic, to już domysły. Okej, znam ten dźwięk. O kurczę, ale jakiś zmutowany. Pokryty krwią. Zdaje się, że to wszystko jest pokryte właśnie, nie wiem. Chciałem powiedzieć mazią. Ale to raczej jakieś mięcho na tych ścianach pulsujące. Czyżby Silent Hill przemienia się w żywy organizm, miasto? Jejku, no to jest naprawdę irytujące i nie dziwię się, że zbesztali trzecią część za to. Za tych przeciwników i za właśnie nadmiar walk upierdliwy. Okej. Ja
Serio? No gościu, spierdzielaj. Nie, no tak to my nie będziemy... Tak to my nie będziemy ze sobą postępować. Przyładuj i... Posmakuj tego. No. Wstawaj. Dobra. Oj. Trzech to wystarczy zdecydowanie. Jak zdrowie? No nie najlepiej. Oj, to będzie problem. Kurczę, czuję, że... pod koniec gry zostaniemy na goło i wesoło. Jak to się mówi. A to wszystko przez granie na myszce i klawiaturze. Zero precyzji. A ja jeszcze nie chcę iść do windy, ponieważ... czeka nas eksploracja reszty korytarza. No. Między innymi tutaj. Okej. Cóż to za miejsce? Jakieś ogromne lustro. Gdzie... coś... pełza po ścianach i podłodze. Zwróć uwagę, że tutaj... O kurczę, wypływa nawet stąd. Jej, co się z nami dzieje? Ja... no niedobrze. Może lepiej stąd wyjdźmy, zanim sytuacja się pogorszy. Drzwi się nie otworzą, nie mogę nawet ich ruszyć. Co do diabła. Jasny gwint. Okej, widać jakby ta ciecz, substancja, cokolwiek to jest, pochłania. Nas już pochłonęła chyba całkiem. Wow, tylko dlaczego w lustrze widzimy? O kurczę, ale patent. No przecież to jest mistrzostwo świata. Niesamowite. Obraz w lustrze się zatrzymał. Kurczę, może wyjdźmy stąd. Udało się. Przeżyliśmy to. Co się stanie, jeśli tam wrócę? O. Czyżby to sen na jawie? Ale musicie przyznać, że takie rzeczy robią wrażenie. Dlaczego nikt nie robi już takich horrorów? O, Silent Hill 3 po prostu rządzi, jeśli chodzi o motywy straszące. Oczywiście ma też swoje wady, które zupełnie nie wiem skąd się tutaj wzięły, bo na mój rozum i moją logikę, jeżeli ktoś jest w stanie zrobić takie genialne patenty straszące, no to nie pakuje, kurczę, tylu rzeczy, które psują tą atmosferę. Między innymi właśnie nadmiar walki. Główna bohaterka taka... bezuczuciowa. Taka zimna i praktycznie... nie robi na niej nic wrażenia. No ale nie narzekajmy, cieszmy się grą. Tam była winda, miałem do niej chyba wsiąść. A my sobie poszliśmy. No cóż. Windy działają, mimo że to alternatywny szpital. To jest ciekawe. Wow, o, zapomniałem o tych kratach. Cóż, zjedźmy sobie na B3, to jest chyba najniżej. Zobaczymy, co jest w podziemiach tego okropnego szpitala. No i gdzie jest Leonard? Miał się znajdować na drugim piętrze w tym pomieszczeniu ukrytym. Okej. Chyba tu składują zwłoki. Krematorium, moi drodzy. C-
Czy ja słyszałem jakieś stęknięcie? Czyżby ktoś tu jeszcze był żywy? Chociaż zastanawiające są cyfry znajdujące się na tych łóżkach. Kłódka. Dobra, trzeba wpisać kod. Na łóżkach mamy jakieś cyfry, tylko teraz... O co tu chodzi? 1, 3, 7, 4... Jeden, dwa. Czekajcie, ja tu nie ogarniam. Jeden. A ta kamera to jest obłęd po prostu. Znaczy nie mam nic do tej kamery, tylko mam dużo do myszki i klawiatury. I ogólnie do grania na PC-cie. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć tutaj było. Czyli to jest po kolei wszystko. Siedem, osiem. 9 i 0 na 10. Tak, no okej, okay. Więc są 4 łóżka ze zwłokami ponumerowane. To jest też tak, i 4 cyfry do kodu, więc okej, okay, spróbujmy. 3, 7, 3, 7. 5, 6, 3, 7, 5, 6. To by było zbyt proste. 3, 7, 5, 6, tak? 3, 7, 5, 6, 3, 7. Tu jest piątka i szóstka, tak? No. Tak myślałem, że będzie za proste. Jeden. Kurde no, jest to jakaś podpowiedź? O, coś mam. Jeden, nie. Podpowiedzi nie ma, ale jest to coś wyryte. I... taka szachownica jakby wyskorbana. 1, 4, 3, 2. 1, 4, 3, 2. Aha, dobra. Wiem chyba o co chodzi. Kod. Pierwszą cyfrą kodu będzie łóżko. No ale zaraz. Cztery łóżka. A kwadratów na tej jakby ala szachownicy jest 3, są 3. Aha, ale chyba, że w ten sposób. Chyba, że w ten sposób, to tak, to by się zgadzało. Ale 3 są 3 rzędy? No, no są 3 rzędy, nie no, 2 rzędy. 2 rzędy, z tym, że tutaj jest dwójeczka. Jedynka, więc no uznajmy, że są 3 rzędy. Więc... okej. Okay. 1, 4, środek. 1, 4, środek, czyli pierwszą liczbą by była... szóstka, tak? Szóstka, a druga... nie no, zaraz, chwila. Pierwszą liczbą byłaby... szóstka, a drugą... siódemka, czyli 6, 7, 6, 7, 6, 7, następna jest trójka, czyli trójka, tak? Kurde, zapominam, co jest tu narysowane. Tak, trójka, czyli 6, 7, 3, no i ostatnia 4, 4 to jest nad szóstką, czyli to by było 5, 6, 7 czy 5, tak? Nie wiem, czy wiecie w ogóle, co ja tutaj kombinuję. 6, 7, 3, 5. O proszę, dobrze to rozkminiłem. Naprawdę nie wiedziałem, jak to zrobić. Ja nie jestem taki głupi.
Okej, pochlebiam sobie. A w krematorium klucz. No cóż, tutaj palono zwłoki tych nieszczęśników swoją drogą. Ciekawe, czy zmarli śmiercią naturalną, czy ktoś tutaj im pomógł w tym szpitalu. Okej, udało się rozwiązać zagadkę na wizji. Takie zagadki mi się podobają. Ja liczyć nie będę. Matematyka to zło. Pierwsze piętro. No. Swoją drogą zastanawiam się właśnie, czy wy rozkminiliście to, co ja mówiłem. Jak tu zagadkę rozwiązać. Czy mój poziom... czy nadążyliście za moim tokiem rozumowania? O, od razu klucza użyłem. Ale to jest chwilę. Tak od razu mam tam wejść? Bez zbadania uprzednich korytarzy? No nie, najpierw to ja sobie zwiedzę. A najsampierw to unieszkodliwimy przeciwników, żeby na mnie uprzykrzali życie. Ach, trzeba obejść dziada. Tutaj jakieś drzwi takie małe, co tam jakaś składownia. Pielęgniarka. Tak właśnie miałem mówić, że to szpital, a coś pielęgniarek nie ma. Tylko te krety denerwujące. Zakratowane. Coś ryczy, ale są kraty, więc może nas nie zaatakuje. Świat roi się od niepotrzebnych ludzi. To Boga decyzje, że walczę. Jako rycerz honoru, jako opiekun pieczęci ofiaruję się za krew kryminalistów. Kto to napisał? Jakiś świrnięty indywidualista. Widząc to i chcę go zapytać. Więc myślisz, że ty jesteś jednym z tych potrzebnych? Ale wydaje się, już słyszałem ten kram o opiekunie pieczęci gdzieś wcześniej. Jej. To tylko pielęgniarka nawiedzona. I już koniec? No cóż. O pieczęci mówił... Aż! Myślałem, że pierwszy oddam strzał. O pieczęci mówił Leonard przez telefon. Czyli jednak ta pieczęć gdzieś się zachowała. Nie. Ach, użyjmy sobie tego. A niech będzie, trudno. No i shotgun. Cóż, trzeba przyznać, że Silent Hill 3 jest najtrudniejszą częścią z trylogii. Chociaż też mi to ciężko oceniać. No bo gram właśnie na myszce i klawiaturze. Na padzie byłoby dużo wygodniej. Te korytarze wszystkie zbadałem? Wszystkie. Tu nas jeszcze nie było. Jej, one nauczyły się biegać. Dziwny ten pokój. Tam się nie da wejść, więc to by było bez sensu to pomieszczenie. No a cóż, może nas gdzieś przeteleportuje, tak jak w jedynce. Ja, kurczę, Heather, naprawdę? Okej, okay, jest safe i ampułka. Brudne strzykawki, fuj. Brudne strzykawy w Silent Hill. To gorsze, można się spodziewać na pewno czegoś gorszego niż AIDS. Doktor Midkiff.
Proszę o szczególną ostrożność z pacjentem z 312. Zapamiętamy sobie 312. Powinien mieć wolność wyznania tutaj w szpitalu, ale nie powinien przekonywać innych do swojej. Ja też jestem ofiarą. Plotka niesie, że dostał się tu przez dźgnięcie kogoś w religijnym sporze. Proszę uważać. Wygląda, że plotka jest prawdą, według siostry przełożonej. Myślę, że jest jednak dobrą osobą. Można się dogadać. Nie wiem, o kim mowa, ale będziemy mieli na uwadze pokój 312. To z całą pewnością. Odejdź ode mnie. Więc to piętro mamy już przeczesane. Aż kurde. Storeroom nam umknął. No i tak tam nic. Nic z tego. Więc do windy. Aj. Plecy bolą. O metalowe oparcie. Trzeba sobie sprawić jakiś fotel, aby się wygodnie grało w Silent Hill. Drugie piętro, już byliśmy na drugim piętrze. Nie, na trzecim, dobra, jedziemy na drugie. Takie mam wrażenie, że zaczynaliśmy z drugiego. No, zaraz się przekonamy, czy z moją pamięcią wszystko w porządku. No, wygląda na to, że tak. No i nie zapominajmy o tych drzwiach, które otworzyliśmy na pierwszym piętrze. A nie weszliśmy do nich. Było na pierwszym piętrze? Nie. Kurde. Gdzie teraz byliśmy? Na pierwszym. No. Cóż, okej. Okay. Przed nami całe piętro drugie do eksploracji, więc to już zobaczycie w kolejnych odcinkach. Zagrajmy w Silent Hill 3 u gracza prawdziwego. No cóż, myślałem, że spotkamy się w tym odcinku z Lenardem. Jednak musimy jeszcze się uzbroić w cierpliwość. Ale już niebawem znowu fabuła dostanie solidnego kopa. No i zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. A teraz trzymajcie się, do następnego. Cześć!